To już drugie mistrzostwa biznesu, artystów i sportu w snookerze. Powiedz, co przygotowałeś jako organizator, co się tutaj wydarzy? Przede wszystkim będą emocje przy stole do snookera. Jesteśmy w pięknym miejscu, Live Hotel Heron, gdzie tak naprawdę jak goście, gwiazdy, biznes zobaczyli, w którym hotelu gramy, to powiedzieli, my tu musimy być, mimo tego, że każda z tych osób jest bardzo zajęta. Mi jako organizatorowi bardzo mocno zależało na tym, aby dać taki moment zatrzymania wszystkim ludziom i mają nie tylko mieć rywalizację sportową, ale przede wszystkim grać z gwiazdami, z biznesem i przede wszystkim w tym wszystkim odpoczywać. Cel imprezy jest taki, aby pokazać, czy to jest aktor, czy to jest dziecko, czy to jest sportowiec z innej dziedziny. Każdy może zacząć grać w snookera i tak naprawdę powiązaniu tej imprezy z gwiazdami w pięknym miejscu, z biznesem pokazujemy, że poprzez takie działania bardzo mocno popularyzujemy snookera wśród dzieci i młodzieży i pokazujemy, że nie tylko ci, którzy nie potrafią grać, radzą sobie słabo, ale też ci, którzy potrafią grać, potrafią sobie też radzić słabo, a więc takie wymieniamy poglądy i wymieniamy przede wszystkim rywalizację sportową. Czy trudno ci było namówić gwiazdy, które, jak sam powiedziałeś, mają bardzo napięty grafik, a jednak skorzystały z twojego zaproszenia? Muszę powiedzieć, że po tym, co robimy, jak robimy, jaką jakość dajemy, nie ma dużych problemów, aby osoby, które zapraszamy do nas, przyjeżdżały, za co im bardzo dziękuję. Czy myślisz, że snooker stanie się takim kolejnym ulubionym sportem gwiazd obok tenisa, golfa, a może już tak jest? No ja myślę, że dzięki naszym działaniom już gra kilkudziesięciu artystów, sportowców, a to tak naprawdę dopiero jest początek. Marcin, ale ty też prowadzisz swój klub Hot Shot, w którym można grać w snooker. Powiedz, jakie jest zainteresowanie tą dyscypliną? Zainteresowanie jest bardzo duże. My potrafimy w skali tygodnia, przez nas klub potrafi przewinąć się około 1000 ludzi młodych i starszych, a więc jest teraz wielkie boom na snookera i bilarda i my to wykorzystujemy. Dzięki temu, że ludzie, którzy będą nas oglądali w telewizji, zobaczą, że o fajnie, Przemek Kossakowski nigdy nie grał, czy inni zawodnicy, a oni sobie dzisiaj stanęli do stołu i uderzają. Przecież Przemek podszedł do stołu, Kossakowski mówi, Marcin, jak się smaruje kredą kija. I to jest fajne, że oni się nie boją. Jeśli oni łamią schematy, to ludzie, którzy przychodzą do klubów bilardowych, też przyjdą i powiedzą, fajnie, my też możemy spróbować. Panie Tomku, przyjechał pan zrobić nowe porządki na tym turnieju. Podobno powiedział pan, że w tym roku pan wygra. Czy pan podtrzymuje tę deklarację? W tym roku powiedziałem, że wygram i jestem na dobrej drodze, bo z trzech meczów wygrałem dwa. Jeden się nie liczy, ponieważ przyjechałem po prostu z drogi, zmęczony i musiałem grać. Przyjechałem tu dobrze się bawić. Jestem sportowcem, jakby nigdy się nie poddaję i walczę, ale jadąc tutaj, postanowiłem sobie, że po prostu się dobrze bawię, przyjechałem z córką, jest tu świetne spa, fajne miejsce, więc odpocznę od telefonów, od zdjęć, zrelaksuję się. I pierwsze takie mecze grałem i później no niestety jednak to mnie ta trema i taka zawziętość sportowa dopadła. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, człowieku, no przecież tu chcesz zrelaksować się, no uspokój się, kurde, nie może być wszystkim najlepszy. Ale jest to taka rywalizacja, zdrowa rywalizacja, nikomu nie życzę źle, niech lepszy wygra, fajnie. Kto jest pana faworytem? Kto jest moim faworytem? No tutaj jest dużo dobrych grających zawodników, no bardzo kibicuję Leszkowi. No, naprawdę wiem, że Leszek podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, wiele razy zapraszał mnie na treningi, na które nie udało mi się przyjechać. Leszek trwałem w domu.
Pana grafik na pewno pęka w szwach, prosto z planu tutaj Pan przyjechał. A jednak dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w tych mistrzostwach? No byłem tu rok temu, przymiłe towarzystwo, w ogóle fajne miejsce. Naprawdę jadąc tutaj to mega narzekałem, że kurczę, bo jednak jest to trochę daleko i droga nie jest taka najłatwiejsza. No ale rekompensuje to tym, że świetne miejsce, fajne towarzystwo. W tym roku jeszcze jest więcej ludzi niż i zawodników niż w tamtym roku. Jest naprawdę super. No, jeśli zostanę zaproszony za rok, to też przyjadę. Naprawdę będę znowu narzekał, że ciężko i daleko, ale super. Tym bardziej, że właśnie mówię, że prawie jechałem prosto z planu. Miałem 16 godzin zdjęć. Spałem tylko 2 godziny i spakowałem się, przyjechałem, ale nie żałuję. Fajne, super miejsce. Przyjechałem, bo po pierwsze okolica bardzo jest urocza i sprzyja. Hotel jest położony naprawdę w przepięknym miejscu. Tym bardziej Marcin, zapraszając mnie tutaj, powiedziałem, że nigdy nie grałem w cukera tak naprawdę, więc nie wiem, czy się nadaje do tych mistrzostw, ale jakby lubię poznawać nieznane, więc właśnie dzisiaj poznaję nieznane. No i co fajnego jest w snookerze? Jaką frajdę to daje? Na razie czuję się nieco upokorzony, bo przegrałem 67-7 pierwszego seta, a drugiego przegrałem 69-5. Ale może miałeś jakieś doświadczenie z bilardem? Miałem rzeczywiście kiedyś doświadczenie z bilardem, ale natomiast no, te gry się bardzo różnią. Przede wszystkim długość stołu jest jakby sprawia mi jakąś trudność, o czym nie wiedziałem. Ale jakby soccer jest bardzo wkręcającą grą i myślę, że po tych zawodach tutaj, bo zapewne dostanę ten czarny medal ostatniego miejsca, więc wydaje mi się, że jakby zmusi mnie to do tego, żeby się trochę podszkolić. Jestem zawodowcem, już 16 liga moja, także po prostu nie wiem, co tu robię, bo powinienem tylko wejść i tak naprawdę. A tak na serio, jak panu dzisiaj poszło? Tak na serio, to pierwszy raz w życiu grałem w snookera na takim stole. Zdobyłem parę punktów przez to, że mój zacny przeciwnik się po prostu pomylił, więc to był sukces. Udało mi się wbić chyba 4, może bile, może 5. Bardzo to było ciekawe, interesujące, natomiast no, nie umiem grać w tą grę, to znaczy nie mam jakby pojęcia jeszcze, jak te bile uderzać, jak czasami trzymać ten kij i dlatego są takie sytuacje, że często sobie mogłem powiedzieć po prostu, że byłem tak blisko, tak, jak po prostu. Warto dodać, że pana przeciwnik był godny, był to Leszek Lichota. Dlatego właśnie mówię, że już się wystraszyłem samego stroju, jak tylko stanął przede mną, także już wiedziałem, że tylko, że potraktowaliśmy to troszeczkę na luzie, na zasadzie zabawy i tak też ten mój udział tutaj traktuję, poznać coś, co jest bardzo popularne i lubiłem oglądać zawsze snookera, także podziwiam te umiejętności właśnie, jak tą bilę się tam sprytnie umieszcza, natomiast no, co do moich umiejętności, to mogę tylko powiedzieć, że będę się starał podnosić, żeby chociaż może nie 5 bil trafić na cały pojedynek, tylko może 6. To na pewno uczy jakiegoś spokoju, jakiegoś takiego wyważenia i może czasami w tym pędzie trzeba się troszeczkę może skoncentrować i trochę wyluzować, żeby dobrze grać, bo jednak skupienie jest dosyć ważne, tak, żeby to było precyzyjne. No, natomiast no, trzeba byłoby jakieś tam treningi przejść, żeby znać te podstawowe zasady, w którym miejscu tej bili uderzyć, żeby ona poleciała tu, a nie na przykład myślę, że poleci tu, a leci tam. Pan jest w ten snooker naprawdę wkręcony. Nomen omen prowadził pan klub o nazwie Wkręt. Skąd to zainteresowanie tą dyscypliną? Nie mam pojęcia, dlaczego ta dyscyplina zjawiła się w moim życiu, ale kiedy pierwszy raz stanąłem przy stole do snookera, zacząłem grać. Nie wychodziło mi, żadnej bili nie potrafiłem wbić, nawet trafić czasami, ale od razu zakochałem się w tym sporcie. I to było lat temu już 10 albo 20.
Jakoś do tej pory po prostu ten sport jest największą pasją mojego życia. Może dlatego, że tak mi cały czas nie wychodzi i czekam na ten moment, kiedy zacznie wychodzić i może wtedy powiem dość, ale jak na razie mam dokąd dążyć. Każdy z tej gry może coś wyciągnąć dla siebie. Ona uczy fantastycznych rzeczy, bo to jest gra strategiczna, w której można ćwiczyć planowanie naprzód, kilka ruchów. Oprócz tego wymaga niesamowitej precyzji i skupienia. Więc to wszystko rozwija tak człowieka również z innej strony. Im dłużej się gra, no tym później lepiej rozwiązywać jakieś własne problemy i zawodowe, i prywatne. To naprawdę pomaga. Pewnych cech ona uczy. Uczy na pewno cierpliwości, ale uczy też niesamowicie pokory. Bo to jest gra bardzo zdradliwa. Jednego dnia może ci iść świetnie i wydaje ci się, że już wskakujesz na jakiś poziom nieprawdopodobny dla siebie, a drugiego dnia może być tak, że nie trafia się w żadną bilę. No po prostu to jest taki sport, nawet zawodowcom się to trafia. Wystarczy pooglądać w Eurosporcie. Marcina Niszkę poznałem oczywiście przez stole do snookera. To było chyba w 2007 roku, kiedy brałem udział po raz pierwszy, dosyć przypadkowo zresztą, zaproszony przez znajomych w drużynowych mistrzostwach Polski. Byłbym dokoptowany po prostu na czwartego do drużyny. Raczej to był taki bardziej towarzyski wyjazd niż walka o puchary, bo nie mieliśmy wtedy szans, mimo że udało nam się zdobyć czwarte miejsce. To był w ogóle niezły wyczyn. I tam się poznaliśmy z Marcinem Niczką i po raz pierwszy tam zaczęliśmy rozmawiać o snookerze, a potem to środowisko jest na razie jeszcze w Polsce dosyć małe, więc ci, którzy grają w snookera, raczej się znają nawzajem, nawet jak mieszkają w innych miastach. No i potem zaczęliśmy próbować rozwijać to i doszliśmy do tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli organizacji Mistrzostw Polski Artystów Biznesu Snookera. Z tego co wiem, snooker w pana życiu to dosyć świeża sprawa. Jak to się zaczęło, jak to się zrodziło i czym pana ten snooker porwał? No bardzo świeża, ale podglądałem Lecha podczas teraz zimowych zdjęć, bo miał ze sobą stół wspaniały snookerski i grał nocami do rana. Byłem zadziwiony, co on tam robi. A tak na poważnie, to tuż po szkole, w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, pracowałem u Magdy Gessler, u Fukiera na rynku Starego Miasta. I tam po pracy chodziliśmy razem z moimi kolegami do domu chłopa i tam graliśmy w snookera. Właśnie, to były moje pierwsze kroki, ale to odległe czasy. A teraz namówił mnie Lech Lichota właśnie, a potem Marcin, żeby się pojawić tutaj na drugich już Mistrzostwach Polski Artystów, Biznesmenów właśnie w snookerze, więc no to są moje pierwsze kroki dosyć skomplikowane i trudne. Czyli ma pan już pewne przygotowanie. A jak panu dzisiaj poszło? Z kim pan grał i jak to wypadło? Dzisiaj grałem z Piotrem i z Robertem. Dwa mecze, prawie wygrane, ale niestety przegrane. No tak, to jest jednak dyscyplina, która wymaga ogromnego przygotowania, skupienia, nieprawdopodobnej wręcz cierpliwości, pracy nad uderzeniami, nad shotami, nad tym, żeby się znaleźć przy stole i rzeczywiście z matematyczną precyzją te bile wbijać. Więc no tak, to nie jest łatwe doświadczenie, absolutnie. A także no, dzisiaj 2-0 dla moich przeciwników. Niestety, ale pierwsze śliwki robaczywki. Dokładnie, czyli na trzecie mistrzostwa już pan przyjedzie super przygotowany. Na trzecie, czwarte, piąte. Panie Przemku, pan już się zakopywał w grobie, podcinał sobie język, a tutaj nagle snooker. Nowe ekstremum? Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że
Czasem inicjacje wyglądają zupełnie inaczej niż sobie wyobrażamy. No dzisiaj miałem w jakimś sensie inicjację, jeżeli chodzi o zawody w każdym razie. No ale cóż, może nie jest to tak koszmarne doświadczenie jak zakopywanie w grobie, ale biorąc pod uwagę, że mam ze sobą dwie rozgrywki i wszystkie przegrałem, no to jednak coś cierpi. Nie cierpi tym razem ciało, ale cierpi dusza. To jest skomplikowana nauka snookera? Trudno im powiedzieć. Z mojej perspektywy to cały czas jest tak jakby chodzenie po zupełnie nieznanym terenie, ale bo z jednej strony nie jest to łatwe, ale z drugiej strony myślę, że nie jestem jedyny, który połknął bakcyle i po prostu czuję, że mnie to, mówiąc tak kolokwialnie, zupełnie kręci, prawda? Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, nawet jeżeli przegrywam. Zacząłem fantastycznie, że tak się powołam na swój przykład. Najpierw szło mi bardzo dobrze i czułem się na fali, prawda? A w momencie, w którym zacząłem przegrywać, zacząłem się denerwować, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ podchodziłem do stołu zupełnie z takim luzem i ze świadomością tego, że nie gram tutaj o pierwsze miejsce i ze zdumieniem w pewnym momencie odkryłem, że zaczyna mnie irytować to, że przegrywam. To jest niesamowite, to jest jakaś nauka też o sobie samym. No i jak? Nie będzie się pan zniechęcał? Będzie pan dalej grał? Nie, nie. Teraz to ja już naprawdę, to już jest za późno, żebym się zniechęcał i w to nie grał. Także myślę tutaj o tym, że w kolejnej edycji przyjeżdżam tutaj po pierwsze miejsce. Byłem zaproszony rok temu. Bardzo mi się spodobała ta impreza i już rok temu ustaliliśmy, że jak będzie następna edycja, to jak najszybciej dostanę terminy. I wtedy Marcin Niczkę powiedział, to w zasadzie już możesz sobie zapisać 12-14 maja przyszłego roku. Zablokowałem to w swoim grafiku i jestem. Dzisiejszy mecz pierwszy już za panem, zwycięski. Jaką pan obrał taktykę? Wbijać. Udało mi się zwyciężyć. Mecz nie był bardzo łatwy, aczkolwiek no, grałem przyzwoicie. Poszło jakoś. No. Czego wymaga snooker? Jakich predyspozycji? Skupienia, panowania nad stresem, umiejętność jakby skupienia swoich myśli tu i teraz, nie rozpraszania się na no, Bóg wie co, myślenia perspektywicznego do przodu, planowania, taktyki, strategii, ale też nie ukrywajmy, wymaga przygotowania fizycznego. Bo to się tylko tak wydaje, że tak chłopaki chodzą dookoła tych stołów i wbijają, ale jak tak się kilka godzin pochodzi, poschyla i tak dalej, to po prostu musisz być dobrze przygotowany do meczu, bo twoja koncentracja siada i pod koniec grasz gorzej. Dostałem telefon od Marcina i zdziwił mnie tym, że zaprasza mnie na Mistrzostwa Polski Biznesów, Artystów i Sportu. Jestem bardzo jemu wdzięczny za to, że mnie tutaj zaprosił i na pewno jakieś dodatkowe doświadczenie w moim sporcie na pewno jest, bo inna jest koncentracja niż w pływaniu. Zacząłem grać od stycznia, no i można powiedzieć, że bakcyla złapałem. Fajnie mi się gra, lubię spędzać czas przy stole. Jestem świeży, amatorem, można powiedzieć, że jestem amatorem takim profesjonalnym amatorem, bo jeszcze dopiero zaczynam, ale myślę, że za parę lat, jak będę jeszcze grał na pewno, bo myślę, że jak skończę pływać, to może zajmę się snookerem jako amatorstwo. My jesteśmy jedynym w Polsce i na świecie live hotelem. Filozofia narzuca nam to, aby przeżywać tak naprawdę pobyt w hotelu wszystkimi zmysłami. Snooker nam w tym pomaga jak najbardziej. Mamy piękną naturę wokół, mamy cudowną muzykę, która jest w naszym obiekcie, zazwyczaj ukazywana podczas koncertów, a snooker dodatkowo te wrażenia nam podbija jeszcze mocniej. W
hotelu znajduje się sala snukerowo-bilardowa. Nasi goście uwielbiają z niej korzystać, zarówno jeżeli chodzi o bilard, jak i snooker. W różnego rodzaju hotelach właśnie spotyka się zazwyczaj sale bilardowe. Sale snookerowe troszeczkę rzadziej, a my właśnie przełamujemy te konwenanse. Chcemy promować snooker nie tylko imprezą, ale też codziennymi działaniami. Goście są miło zaskoczeni, że te stoły do snookera się tam znajdują. Moja przygoda ze stołem pociągniętym zielonym suknem i kulami w różnych kolorach gdzieś tam ma swoje miejsce sprzed kilkunastu lat w rodzinnych rozgrywkach. Pomyślałem sobie, że być może, a oglądałem zawsze z pasją i z wypiekami na twarzy mistrzostwa snookerowe w telewizji, że być może czas, żebym zobaczył to bliżej, żebym zobaczył to i nie tylko jako widz telewizyjny, ale również stanął przy stole, co zawsze jest pewnego rodzaju dodatkową emocją, adrenaliną. Jak to się stało, że pan się tutaj znalazł na tych mistrzostwach? Dlaczego pan przyjął zaproszenie? Wszystkiemu winien jest pan Marcin Niczke, czy całym sprawcą tego zajścia i tego rozdziału w moim życiu jest pan Marcin Niczke. A zaczęło się prozaicznie od spotkania, jestem lekarzem okulistą, do spotkania z jego żoną, którą miałem przyjemność operować. Tutaj jest coś, co również jest w mojej pracy. Nie wiem, czy będzie to moim atutem. Precyzja i koncentracja. Co prawda jestem snukerzystą w powijakach, bo wczoraj na tym turnieju stoczyłem swój prawdziwy pierwszy mecz. Do tej pory był to tylko bilard. Ale rzeczywiście to ta chwila, kiedy trzeba przemyśleć, kiedy trzeba uderzyć, trzeba zapanować nad nerwami, które pojawiają się za każdym razem, kiedy jest rywalizacja, jest wyzwaniem. My staramy się właśnie w takich imprezach uczestniczyć. Lubimy tego rodzaju eventy, które skupiają tylko i wyłącznie określone grono klientów, ale też ludzi, którzy interesują się zarówno sportem, ale i też lifestyle'em, czyli tym, co my proponujemy. Z Marcinem poznaliśmy się właśnie w takich okolicznościach. Zostaliśmy zaproszeni do współudziału w tej imprezie. Już mogę powiedzieć, że nie będzie to nasza ostatnia impreza tego typu. To jest sport dla ludzi, którzy cenią sobie coś innego, nie takiego sztampowego, niepospolitego, i to też między innymi mogą być nasi klienci. Naszą podstawową atrakcją, po raz pierwszy zresztą udało nam się zaprosić kierowcę z Włoch, kierowcę z teamu Maserati, który przyleciał specjalnie do nas po to, aby właśnie z naszymi klientami, którzy tutaj mogą odbyć, zapisać się na jazdę próbną z nim, ale również sami mogą się przejechać tym samochodem. No jest to coś niepowtarzalnego. Nigdzie indziej nie można z czegoś takiego skorzystać, ani nie można tego robić normalnie podczas wizyty u nas w salonie. To przede wszystkim jest człowiek, który już od ponad 25 lat w sportach motorowych uczestniczy. Jeździł czynnie zawodowo, obecnie też jeździ między innymi dla teamu Maserati, szkoli kierowców, szkoli również nas jako całą gamę dealerów po całym świecie, ale do tego potrafi pokazać tak naprawdę, co ten samochód potrafi. Od A do Z potrafi zrobić to, czego normalny klient wsiadając do samochodu w życiu by nie doświadczył. On to pokazuje i potem, co jeszcze bardziej wiarygodne, pozwala usiąść kierowcy obok siebie i samemu poprowadzić ten samochód w ten sposób, żeby doznał w pełni tego, co to auto potrafi. Ja poznałam Marcina jakiś czas temu, zaprosił nas do udziału w tej imprezie. Hotel Heron znam od dłuższego czasu. Stwierdziłam, że to jest bardzo dobra okazja, bardzo dobre miejsce, bardzo fajni ludzie, bardzo fajny klimat. Dlatego tu jesteśmy i prezentujemy nasze samochody. Piątek, sobota i niedziela to są dni, na które udostępniliśmy nasze samochody. Maserati Levante oraz Maserati Ghibli. Można tymi samochodami się przejechać, zarówno je prowadzić, jak i przejechać je pod okiem instruktora z Maserati, który przyleciał do nas z Włoch, Marco Caviglioni. Bardzo ceniony i bardzo dobry kierowca. Polecam, bo naprawdę robi genialne rzeczy z samochodem. A jakie? To trzeba przeżyć.
jubilerz pluciński reprezentuje całkiem fajne marki, które są związane z taką marką jak Marciniczkę. Marciniczkę jest świetnym zawodnikiem, który chce nas trochę zarazić również sportem. Nie tylko precyzją rzeczy, które my oferujemy, ale także trochę przyjemnością, żeby ten czas, który my oferujemy, również mile spędzić. Snooker kiedyś nie był mi obcy, jak byłem w liceum, trochę grywaliśmy, jak nie było gdzie pójść na wagary, to były kluby snookerowe, no ale 25 lat temu ostatni raz kij trzymałem, więc tutaj przyjechałem bardziej dla zabawy niż dla zdobycia jakichś wyników, ale zabawa była przednia, także bardzo mile będę wspominał weekend. Przede wszystkim chciałem podziękować, że jestem w takim dobrym towarzystwie, tutaj mogę się dzisiaj znaleźć, mimo że mój poziom na pewno nie zachwyca, ale przede wszystkim zaraził mnie pan Marciniczkę tym sportem, to dzięki niemu tutaj dzisiaj się znalazłem, mam też, jest przyjemność widzieć swoje logo również tutaj zaraz za nami, także jestem prezesem firmy Hit Transport Międzynarodowy Spedycja. Tak, od jakiegoś czasu poświęcam temu sportowi dość sporo czasu. No myślę, że to, co reprezentowałem miesiąc, dwa temu, w tej chwili no, mój level na pewno poszedł dość znacząco do góry. Drugie mistrzostwa artystów biznesu i sportu. Doszedł pan do finału. To efekt żmudnych przygotowań czy jakiejś specjalnej taktyki? Oprócz przygotowań to zadecydował jednak los trochę i szczęście w meczu rozegranym z Leszkiem. Nie ma przygotowań, wraz z kolegą, raz w tygodniu regularnie gramy towarzysko dla przyjemności. Jeżeli ktoś, kto nigdy się tym nie interesuje, zobaczy gdzieś, że odbywają się tego typu imprezy, może to tylko pomóc spopularyzować ten sport. Jest pan nowym mistrzem drugich mistrzostw artystów biznesu i sportu. Jakie to uczucie? Oj, wspaniałe. Znaczy w ogóle te trzy dni tutaj to zaliczam do najlepszych w moim życiu, bo spędziłem czas w pięknym miejscu ze wspaniałymi ludźmi i nawet się udało powalczyć, także jestem szczęśliwy. A jakby pan podsumował ten ostatni pojedynek? No, walka była zacięta. To znaczy powiem tak, że no, chyba miałem dużo szczęścia, bo na dobrą sprawę mógł i mój rywal też wygrać. No tak się poukładało, tak jest snooker. Na pewno jest dobrym graczem, no to był mój dzisiaj dzień i tak wyszło. Przygotowania nie były zbyt długie, bo ja w snookera mało gram, a mam zamiar zacząć teraz. Nawet stół ustawiłem sobie w firmie i będę trenował. Bo jest to niesamowity sport, ale powiedzmy w pula codziennie staram się tak hobbystycznie, tak dla siebie o paręnaście minut pograć. Czyli już się pan szykuje na trzecie mistrzostwa, aby obronić tytuł? Na pewno tak. Na pewno tak. To jest jeden z moich głównych sportów od dawien dawna, od gówniarza można powiedzieć. I mam nadzieję, że będzie mi towarzyszył zawsze. Właśnie chciałem pozdrowić matkę Whitney Houston. Dzięki.